Witam, nazywam się Magda Malinowska i jestem z Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, jak również pracuję w poznańskim oddziale firmy Amazon na magazynie. Teraz, kiedy trwa trzecia fala pandemii, Amazon rezygnuje z tych zmian organizacyjnych, które wcześniej my jako związki zawodowe, ale też jako pracownicy, organizując się na poziomie międzynarodowym z pracownikami z innych krajów, wywalczyliśmy. Czyli już teraz jest więcej ludzi w autobusach, są bardzo duże naciski, żeby pracować szybko, żeby nie zajmować się tym, żeby pracować bezpiecznie, tylko przede wszystkim szybko. Są cały czas pouczenia ze strony menadżerów, są również na nowo przywrócone bramki, przez które musimy przechodzić, gdzie gromadzą się pracownicy. Wcześniej mogliśmy wychodzić wcześniej, troszeczkę wcześniej z zakładu pracy, żeby nie gromadzić się w szatniach i nie gromadzić się w miejscach, gdzie odbijamy wadze. Teraz też zniesiono taką możliwość, czyli te zmiany organizacyjne, które służyły pracownikom do tego, żeby mogli przede wszystkim skupić się na swoim bezpieczeństwie, a nie na tym, żeby pracować szybko, są likwidowane. Zarabiamy cały czas trzy razy mniej niż nasi przyjaciele z Amazona w Niemczech, kiedy wiemy, że ceny produktów, na przykład produktów spożywczych, nie są tam aż tak dużo niższe niż w Polsce. Te ceny i koszty życia, koszty utrzymania się zrównują, a płace są cały czas dużo niższe i te różnice wcale się nie zmniejszają. My mamy wsparcie od naszych przyjaciół z Niemiec, z Amazona. Oni też wspierają nasz postulat, żeby płace w Polsce były zwiększone, bo my pracujemy też dłużej i pracujemy bardziej intensywnie niż to się dzieje w innych krajach, na co pozwala polskie prawo pracy. To my wypracowujemy zyski, które Amazon osiąga, a dzieli się nimi nie z nami, tylko z udziałowcami, tak naprawdę z bogatymi, z udziałowcami z Luksemburga, ze Stanów Zjednoczonych, z bogatych krajów. My chcemy, żeby tymi zyskami, które wypracowujemy, szczególnie w tym niebezpiecznym czasie, trafiły też do nas i do naszych kieszeni. Roman Lupiński, inicjatywa pracownicza w Amazon, również pracownik Amazona, magazynu Amazona pod Poznaniem. My w Polsce zarabiamy naprawdę mało w stosunku do tego, jakie zyski osiąga Amazon. My je wypracowujemy, wzmagamy się tego dodatku przede wszystkim za pracę teraz w okresie pandemii, ale tak naprawdę na stałe, ponieważ ceny rosną błyskawicznie w Polsce, a nasze płace nie rosną. Także stanowczo domagamy się dodatku pandemicznego na teraz, ale też podwyżki płac na stałe, nie tylko w Polsce, ale wszędzie tam, gdzie pracownicy po prostu najnormalniej w świecie zarabiają za mało, bo Amazon wszędzie płaci odrobinę powyżej minimalnej krajowej. I domagamy się tego, żeby Amazon zaczął traktować stronę społeczną, reprezentowaną przez związki zawodowe, stronę pracowniczą, stronę robotniczą, sprawiedliwie. Domagamy się większej kontroli nad naszą pracą, miejscem pracy, bo spędzamy tam połowę życia. Pracujemy w długich 10-godzinnych zmianach, spędzamy na terenie zakładu 11 godzin, a w drodze do pracy od 12 do nawet 15, łącznie licząc, z czasem pracy. Także domagamy się po prostu kontroli nad połową naszego życia jako pracownicy, jako robotnicy, jako związki zawodowe. Dziękuję bardzo.